Witam Was, docent polskie-mini-browary.pl. Dłutów, połączenie, kombo dłutowskich degustacji i piweksu. Co prawda nie jest to urbex, nie jest to miasto. Dłutów jest miejscowością, wioską. No ale widzicie to, co za moimi plecami. To jest naprawdę budynek, której by się nie powstydziło żadne miasto. Piękny, ceglany, fabryczny budynek. Czy to browar? Jeżeli chodzi o Dłutów, pierwsza wzmianka o browarze pochodzi z 1568 roku, czyli XVI wiek już w Dłutowie był browar. Oczywiście to nie jest ten browar. W Dłutowie były dwie karczmy, gdzie było piwo z tego browaru, ale to, co widzicie za moimi plecami, to jest część majątku Karola Eizerta, pana na Włościach, tutaj właśnie właściciela ziemskiego, właściciela folwarku tutejszego, i jest to zbudowana w 1923 roku gorzelnia. Tak, jest to gorzelnia wybudowana przez firmę szwedzko-francuską, więc naprawdę majętny był Karol Eizert, skoro sobie by mógł pozwolić na właśnie taką fanaberię, nowoczesne maszyny, nowoczesna gorzelnia, ale paliła się w 1937 roku i wtedy przeszła na własność Skarbu Państwa. Tyle tytułem wprowadzenia, a co pijemy? To za chwilkę. A do spróbowania jest nowość z Biedry. Hopfe, niemieckie piwo, znane jest w Biedronce, że występuje wersja Pilsner. Mocno średnia, natomiast jak wypadnie pszenica? Tej pszenicy w Warszawie szukałem chyba w 5 albo 6 Biedrach, nigdzie nie było. A w Pabianicach bez problemu, 2 kartony stały, wziąłem 2 butelki na spróbowanie, cholera wie co to jest. Cena 2,99, niemiecka pszenica, jeszcze właśnie możliwość otworzenia w ten sposób. Troszkę nie wzbudza to mojego zaufania, skoro nie jest to zbyt szczelne zamknięcie. Tylko lekkim pociągnięciem można było otworzyć. Klasyczne, proste szkło. No i myślę, że tyle wystarczy. Piana jakoś specjalnie się mocno nie otworzyła, jak na pszenicę przeciętnie. Fajnie nasycenie buzuje, więc to jest plus. Barwa trochę ciemnozłota, mętność średnia, no nie wygląda źle, nie wygląda źle, a jak pachnie? Są banany, są lekkie goździki. Nie jest to jakoś super intensywny zapach, ale myślę, że daje radę. Także zdrówko, Dłutowa. Fajne nasycenie. Ono takie jest lekko kwaskowe, bardzo rzeźwiające. Goździki nawet w lekkiej przewadze w stosunku do banana. Nawet jest taka cierpkość. Może to jest nawet delikatna goryczka. Kurczę, nie jest źle. Nie jest to jakaś super pszenica, którą po prostu, tak jak Kulta uwielbialiśmy i Kulta po prostu piliśmy litrami. No ta pszenica jest lepsza na pewno niż ta, która jest w Kauflandzie, bo tamta jest bardziej słodowa, mniej nasycona. Ta jest właśnie bardziej zbalansowana, chociaż bardziej przyprawowo, goździkowo, cierpka, z lekką goryczką. Za 2,99? Ja mówię tak, więc fajnie jakby w Warszawie po powrocie się pojawiło, żeby można było sobie jeszcze spróbować. Natomiast jeżeli macie możliwość, w waszym sklepie, w waszym dyskoncie występuje to piwo, to na pewno za 2,99 nie ma co żałować. Najlepszego!